Witam Państwa w imieniu Best Sports Vacations and Donej Polska. Przed naszą kamerą Łukasz Kubot, który właśnie zaliczył piękne zwycięstwo w dublu ze swoim partnerem Typsarewiczem. Gratulacje, Łukasz. Dziękuję. Poszło jak burza, do zera pierwszy set, tak? I chyba 10 minut trwał. Łukasz od niedawna gra nowymi rakietami firmy Donej. Stąd jest ten wywiad dla Donej Polska. Ja pytanie mam od siebie, bo wyczytałam, że testowałeś 23 różne modele. Co w tej rakiecie było takiego? Przedstawiciel Donej Polska powiedział mi, że jak zagrałeś nimi, to cieszyłeś się jak dziecko, a że ciebie trudno zadowolić. Co te rakiety takiego mają? Zgadza się, że mnie trudno zadowolić. Też testowałem bardzo dużo rakiet, bardzo dużo modeli. Muszę powiedzieć, że Donej był tą rakietą, że tak powiem, najbardziej, czy najbliżej podobną do Fischera. Wszystkie jej zalety były bardzo podobne i dlatego postanowiłem wybrać firmę Donej. Jest to rakieta też, która ma przede wszystkim bardzo dużo kontroli i jej sweet spot, czyli miejsce uderzenia piłki, jest bardzo duże, czyli grając właśnie ten agresywny styl gry service volley, mogę, łapiąc piłkę gdzieś przy ramię, ta rakieta mi cały czas pomaga. I muszę powiedzieć, że przy serwisie także serwujesz odjazdowo, widziałam masy. Odjazdowo może nie, ale na pewno mi pomaga, że ta piłka leci 15-20 km szybciej niż dotychczas. No i uważam, że to jestem po prostu, że tak powiem, zadowolony. Muszę powiedzieć, że to było wszystko robione bardzo szybko. Koniec tamtego roku poświęciłem na testowanie rakiet, to było parę tygodni. I tak jak powiedziałem, rakieta Donej, którą wziąłem po raz pierwszy do ręki, wiedziałem, że ma to coś w sobie. I mam nadzieję, że będę usatysfakcjonowany i będę mógł dalej kontynuować że tak powiem, swoje marzenia na korcie i wygrywać nie jeden mecz. Ja teraz dodam, że jesteś największą gwiazdą wśród profesjonalistów, bo przygotowując się do tej naszej rozmowy, sprawdziłam na stronie internetowej Donej USA, jako pros mają Bethany Mattek Sands i James Blake. Wiem, że w dawniejszych czasach tymi rakietami grała Margaret Court, Rod Laver, Bjorn Borg, Agassi jest tam wymieniony. No ale wśród tych współczesnych, aktualnych pros, ty jesteś największą gwiazdą. Może tak nie odbierał, że jestem największą gwiazdą. Ale the highest rank, najwyższy rank masz. Tym się na pewno nie sugerowałem. Sugerowałem się tym, aby znaleźć coś bardzo, bardzo bliskiego właśnie do rakiety Fischer. I jak dotychczas po podjęciu, że tak powiem, decyzji, czyli po Australian Open, gdzie testowałem rakiety miał parę tygodni, postanowiłem podpisać kontrakt, także mam nadzieję, że wszystko będzie szło po dobrej myśli. Łukasz, teraz mam pytanie, bo oglądam wszystkie twoje mecze w telewizji, które są. Ta twoja naszywka na rękawku, domyślam się, że to jakiś sponsor. Co to jest to? KG? KGHM to jest firma, to jest kombinat górniczo-hutniczo-miedzi, który się, że tak powiem, znajduje właśnie w rejonie, gdzie się wychowałem, czyli w Lubinie. Jest to też, że tak powiem, sponsor naszej drużyny piłkarskiej Zagłębia Lubin, prawda? I po, tak powiem, rozmowach z prezesami, że tak powiem, w firmie, doszliśmy do porozumienia. Jestem tej firmie zawsze wdzięczny i staram się zawsze mieć tą reklamę podczas swoich meczów na koszulkach i cieszę się, że jestem, że tak powiem, członkiem tej firmy. Ja też jestem wdzięczna sponsorowi, bo jako pasjonatka tenisa od lat chodzę głównie na US Open i kiedyś muszę przyznać, że nie było polskich zawodników. Biegałam za Jatą Armeńczykiem, ale to był zawodnik z Armenii, Sarkis Sarkisian. Ja po prostu znałam jego trenerów, więc ja, Polka, musiałam biegać z armeńską flagą. Później pojawiła się Agnieszka Radwańska w juniorach. Kiedyś oglądałam Magdę Kiszczyńską. Ciebie odkryłam, śledząc zdjęcia Agnieszki Radwańskiej na naszej klasie. Było jakieś zdjęcie z turnieju, ty, Agnieszka, Ula, Klaudia i Pineska, Łukasz Kubot. Domyśliłam się, że jesteś tenisistą.
po prostu googlnęłam cię, jeżeli tak się po polsku mówi, okazało się, że jest polski zawodnik. Od tego momentu, to było jakieś 3 lata temu, śledzę twoją karierę, pamiętam, jak wygrywałeś turnieje w Ameryce Południowej, miałeś taki świetny rok, że i w singlu, i w deblu. Więc wtedy, że tak powiem, podnieciłam się do twojej gry i dziękuję sponsorom, bo wiem, że to dzięki nim zawodnicy mogą grać, bo po prostu fajnie jest chodzić ubranym na biało-czerwono na te turnieje. Wydaje mi się, że Polonia jest bardziej dumna z zawodników polskich niż może Polska. Dziękuję i Łukaszowi, i sponsorowi. Ja też chciałbym podziękować, jeżeli mogę, przede wszystkim też panu Krause, który sponsorował nasz polski związek, dzięki niemu też mogę pozwolić sobie na wojaże i dzisiejszy firmie KGHM, która bardzo mnie wspiera i pomaga. Wiadomo, że moim celem jest, jestem w Olimpiadzie w tym roku. No i cieszę się, że podpisałem teraz kontrakt z Onajem. Mam nadzieję, że nie będę uzależniony od 3 czy 4 rakiet, że tych rakiet będę mieć. Ja mam wejście do szefa w USA, załatwię ci, co chcesz. I mam nadzieję, że z tą rakietą uda mi się wygrać nie jeden mecz. I mam nadzieję, że ten szczyt formy osiągnę właśnie w Łodzi. Wracając do pana Krause, ja od 1,5 roku szykuję się do zrobienia filmiku zatytułowanego Procom lepszy niż Sony, a wynika to stąd, że świadoma jestem, że ta czołówka polskich zawodników jak ty, jak Agnieszka, jak Mariusz i Marcin mogli grać dzięki, to się nazywało PZT Procom Team. Tak, na podobnej zasadzie obecnie najlepszy zawodnik z IMG Bulletier Academy, której jestem przedstawicielką, to Kei Nishikori. Kei Nishikori był częścią grupy nastolatków japońskich wysłanych do Bulletieriego na kilka lat na koszt byłego CEO, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, firmy Sony. Z tych 12 zawodników jest tylko Kei Nishikori, a z pieniędzy Procomu mamy ciebie, mamy Agnieszkę, mamy Ulę, mamy Marcina, mamy Mariusza. Zgadza się, no nie da się na pewno tego ukryć. Ja muszę powiedzieć, że gdyby nie pan Krause w tych latach, uważam, że tak jak pani powiedziała, wspomniała, może dzisiaj nie mielibyśmy tylu zawodników na arenie międzynarodowej. Prawda? Cieszę się, że właśnie, że to był ten tak zwany ten bardzo dobry timing, że najpierw właśnie weszli debliści Mariusz z Marcinem, następnie Agnieszka Rokmańska, Marta Domochowska, która miała też fantastyczne dwa lata kariery i uważam, że potem ja właśnie przez debla postawiłem wszystko na debla. Że tak powiem, szedłem do że tak powiem, elity. Wiem, oglądałam, jak grałeś w Londynie. Singla, dlatego na pewno musimy być wdzięczni panu Krause, to też właśnie dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia. Teraz, ponieważ rozmawiamy o Marcinie i Mariuszu, jak ci się grało ten poprzedni mecz tutaj, kiedy pod migawkami z meczu, które wsadziłam na YouTube, ktoś podpisał braciobójstwo. Czy trudno jest grać z zawodnikami, z którymi dorastałeś, bo podejrzewam, że znacie się od wczesnych lat. Czy potrafisz wyłączyć to są moi koledzy i po prostu znaczy, gramy? Na pewno to są, muszę powiedzieć, takie najcięższe mecze, tam był zapewne gry psychologicznej, prawda? Bo praktycznie może nie wychowywaliśmy się razem, ale jeździliśmy po tych samych turniejach, spędzaliśmy bardzo dużo czasu. Znamy się, że tak powiem, jak łyse konie jeszcze podczas tego czasu, gdzie grałem w debla z Oliverem Marachem. My mieliśmy, że tak powiem, bardzo ujemny bilans spotkań z Krytką i z Matką, że pozwolę sobie powiedzieć. Udało nam się tylko raz ich pokonać właśnie w Australii. Mieli z nami lepszy bilans spotkań, udało nam się tylko ich pokonać w Australii. Dlatego na pewno zapisałem się, muszę powiedzieć, z Jankiem Tucarewiczem. Dzięki niemu tylko mogłem się dostać do tego turnieju, bo niestety już nie mam rankingu deblowego. Ale singlowy masz za to super. On jest w pierwszej dziesiątce. Po czym zagraliśmy bardzo dobry mecz. Nie da się ukryć, Kryda z Matką mieli słabszy dzień, ale muszę powiedzieć, że return był przede wszystkim tym naszym kluczem do zwycięstwa. I uważam, że dominowaliśmy, oczywiście mieliśmy też dużo szczęścia, bo bez tego szczęścia też się nie da, że tak powiem, wygrać meczu, ale jak to zawsze mówię, szczęście jest przygotowane. Uważam, że w końcu sobie zasłużenie wygraliśmy ten mecz i cieszę się, że jesteśmy w trzeciej rundzie.
Wyczytałam w Twojej biografii, nie pamiętam czy na Twojej stronie, czy gdzieś, bo jest parę artykułów w Dus Magazyn o Tobie, że tak naprawdę to od młodego wieku grałeś w piłkę nożną i w tenisa, a tenis od 15 roku życia. Czy dobrze pamiętam? Bo dziwię się, że zaczynając w wieku 15 lat tak wysoko zeszedłeś. Sytuacja była taka, że ja byłem bardzo energicznym dzieckiem, wiadomo, pochodzę ze sportowej rodziny, mama kiedyś grała w koszykówkę, tata był piłkarzem, dzisiaj się zajmuje trenerką w piłce nożnej w Polsce, dlatego byłem energicznym dzieckiem i cały czas grałem i w tenisa od małego, prawda, mając 8 lat i grałem też z chłopakami w piłkę na podwórku. Mając 15 lat zadecydowałem, że spróbuję po prostu, że postawimy wszystko na jedną kartę i spróbuję, że tak powiem, wejść do w światowy tenis, także było na pewno bardzo dużo wydatków. Postawiliśmy wszystko z rodziną na jedną kartę i cieszę się, że po paru latach to się wszystko jakby opłaciło. Łukasz, czy sprawdziłeś już, z kim grasz w następnej rundzie? Bo ja tak. Bo jeżeli się nie mylę, to gramy z parą Mirny Nestor, którzy wczoraj pokonali właśnie Olivera Maracha i Aleksandra Peję, dlatego na pewno będzie to otwarty mecz. Uważam, że teraz przede wszystkim Janko musi się skoncentrować na swoim meczu singlowym, gdzie zagra z Dimitrowem, który jest bardzo groźnym zawodnikiem, pokonał mojego też kolegę, z którym bardzo dużo trenujemy, Tomasza Berdycha, nieoczekiwanie, dlatego przede wszystkim on się musi skoncentrować na tym meczu. Uważam, że w następnym meczu nie mamy nic do stracenia, będziemy się starali grać tą swoją taktykę, czyli dobrze returnować, będzie to wszystko zależało, jak będą przeciwnicy serwować, na pewno są to bardzo doświadczeni zawodnicy, znają nas też, dlatego uważam, że nie mamy nic do stracenia i po prostu będziemy się starać grać swoją agresywną grę i wszystko, że powiem, wszystko jakby podporządkowywać pod retur i pierwszą piłką po prostu mijać zawodników tysiąca. Okej, a ostatnie pytanie, bo wiem, że spieszysz się na plażę odpoczywać. Jaki mecz uważasz za przełomowy w Twojej karierze singlowej? Kiedy stwierdziłeś, okej, próbuję, naprawdę próbuję, ja mam w głowie pewien mecz, ciekawa jestem Twojej opinii. Znaczy to ciężko powiedzieć, bo to jeżeli chodzi, bo tutaj można się muszę powiedzieć, że też przełomem było przede wszystkim ćwierćfinał Wimbledonu juniorskiego, gdzie właśnie po tym ćwierćfinale, że tak powiem, postanowiłem, miałem też szansę iść do koledżu, studiować w Stanach Zjednoczonych. A która szkoła, jeżeli mogę zapytać? Miałem propozycję z University of Texas, Texas A&M i z Duke. Ba! To są, muszę powiedzieć, jedne z lepszych szkół. Właśnie dostałem te wszystkie propozycje po tym ćwierćfinale z juniorskim Wimbledonie. Ale muszę powiedzieć, że dostałem właśnie w tym roku dziką kartę i udało mi się wygrać dwa mecze podczas turnieju Challengera, wtedy Warta Cup, pamiętam, to był rok 2000, poszedłem do ćwierćfinału, gdzie pokonałem właśnie i Jose Acasuso, który wtedy wchodził zawodnikiem, że tam obijał się o pierwszą setkę, następnie pokonałem Tilly Kanyona i przegrałem po zaciętnym meczu z Vancirle. To pozwoliło mi, że skoczyłem od razu na 700 miejsce w rankingu ATP. No i że tak powiem, miałem otwarte drzwi, aby grać właśnie w turniejach Futures czy Satellite w tym czasie. Ja mam na myśli duży przełom, ten kiedy wskoczyłeś do setki. Nie, no tam kiedy wskoczyłem do setki, to na pewno to był turniej w Belgradzie. To zgadzam się, właśnie o tym myślałem. Tam było też bardzo dużo szczęścia i muszę powiedzieć, że tam się dostałem jako lucky loser, prawda? Wygrałem potem dosyć szczęśliwy mecz, skreszował mi Andrzejek. Pokonałem Fligena Karlowicza i przegrałem w finale z Djokovicem. Miałem dużo szczęścia, ale tak zawsze powiedziałem, szczęście sprzyja przygotowanym i na pewno nic się w życiu nie dzieje przez przypadek. Dlatego na pewno to mi też dało dużo pewności siebie. Debel, w którym właśnie w tym roku na początku w Australii doszliśmy do półfinału z Marachem i otworzyła nam się też furtka właśnie do turnieju Masters. Tak chcieliśmy podporządkować wszystko pod tego debla i ten Belgrad był na pewno takim przełomowym turniejem i muszę powiedzieć, że w tym roku z miłą chęcią po raz drugi, bo wcześniej nie miałem okazji, ten plan był tak inaczej zorganizowany i w tym roku chcę wrócić do Belgradu i znowu spróbować swoich możliwości.
Dobrze, a teraz już drugie, ostatnie pytanie. Dlaczego w tym roku nie pojechałeś do Ameryki Południowej? Tam miałeś takie bardzo dobre osiągnięcia. Wiem, że grałeś w Stanach, w Memphis, bo oglądałam twoje mecze. Muszę powiedzieć tak, że w związku z tym, że miałem szansę grać w wielkie turnieje, gdzie zawsze jestem, że tak powiem, zwolennikiem gry w tych największych turniejach i próbowania swoich sił z najlepszymi, miałem szansę właśnie po raz pierwszy zagrać w turnieju górnym i w Rotterdamie, i w Memphis. To są turnieje z serii 500. Dlatego powiedziałem, że po prostu postawimy wszystko na jedną kartę, mimo tego, że będzie dużo latania, bo zmiana czasu, prawda, jetlag, to postawiłem na te wszystkie 500 i muszę powiedzieć, że po rozegraniu już tych turniejów muszę powiedzieć, że to się opłaciło, mimo tego, że kosztowało mnie to dużo zdrowia, ale uważam, że zagrałem dobrze, mogłem zagrać lepiej, ale w tym czasie nie miałem dużo pewności siebie, właśnie testowałem między innymi rakietę i mam nadzieję, że po prostu, jeżeli będę miał szansę na samym roku zagrać te turnieje w turnieju górnym, to na pewno będę starał się powtórzyć ten plan. Trzecie, ostatnie pytanie. Chcę powrócić do twojego meczu w Indian Wells, Andy Roddick, który oglądałam i tak jak ci prywatnie powiedziałam, po raz pierwszy byłam przeciwko Roddickowi. Ja miałam wrażenie, że no, mogłeś ten mecz zamknąć, jeżeli dobrze pamiętam. Czy hałas kibiców amerykańskich, no bo grał Roddick, który tutaj jest bardzo popularny, słychać było, że po prostu trybuny są za nim. Czy hałas z trybun ci przeszkadza, czy potrafisz się tak wyizolować i skoncentrować, że tego nie słyszysz? Znaczy, muszę powiedzieć tak, że na pewno wychodziłem na mecz z tą przewagą mentalną, że po prostu wygrałem z Andym Roddickiem wcześniej. Właśnie pamiętam. On wiedział, jakim jestem zawodnikiem. Też wiedziałem, że wszystko się będzie, że tak powiem, toczyć do jednego przełamania. I uważam, że dominowałem, że pierwsze dwa sety byłem na pewno lepszym zawodnikiem, bo oglądałem ten mecz nie raz na powtórkach. I tak jak pani powiedziałem, nie udało mi się zamknąć meczu, aczkolwiek niczego sobie nie mogę powiedzieć za złe, ponieważ chodziłem na siatkę. Roddick po raz pierwszy w całym meczu zagrał trzy returny, mi zagrał po prostu z powrotem, raz mnie minął oczywiście. Dlatego wszystko się tak złożyło. Jeżeli chodzi o publiczność, na pewno po wygraniu drugiego seta przez Roddicka widziałem, jak te, nie wiem, 14 czy 15 tysięcy ludzi po prostu jest za nim i tak jak powiedziałem, no, w trzecim secie niestety Roddick był lepszym zawodnikiem, ale pokazał, że wrócił po prostu i pokazał piękno tego sportu, jakim jest tenis, że nie gra się na szans, tylko do ostatniej piłki. I tak jak powiedziałem, no, dla mnie jest to na pewno duże doświadczenie, bo na korcie centralnym zagrać z Roddickiem nie jest dużo ludzi na świecie, którzy pokonało Roddicka w Stanach Zjednoczonych. Ja miałem tą szansę, nie udało się i na pewno trzeba wyciągnąć wnioski. Ja uważam, że jakieś te wnioski już wyciągnąłem z tego meczu, ale uważam, że za mało mam jeszcze doświadczenia na tych wielkich kortach, na tych kortach centralnych rozegranych z tymi zawodnikami. Było blisko, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że było bardzo daleko. No i mam nadzieję, że w następnym meczu to ja wygram tą ostatnią piłkę. Łukasz, w takim razie dziękuję, że spędziłeś ze mną no, sporo czasu. Sukcesów nie tylko tutaj. Śledzę twoją karierę. Bardzo często oglądam na live scores na komputerze, jeżeli nie ma meczu na Tennis TV, za który zapłaciłam, żeby właśnie oglądać inne mecze. Szczęścia w karierze i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję w imieniu Polonii, że mamy teraz wreszcie polskich zawodników. Ja też chciałem wszystkim podziękować, szczególnie Polonii w Australii. Oj, tam pięknie. W Australii oraz Ameryce, gdzie zawsze dopingują mnie, gdzie zawsze widzę te flagi biało-czerwone, że są ze mną i mam nadzieję, że jeszcze przeżyjemy nie najlepsze chwile, nie tylko w jednym czy w dwóch meczach w mojej karierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.